Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało po raz 16. W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach rozpoczął się nowy rok akademicki. Uczelnia, wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy, stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów. Staramy się uatrakcyjniać kierunki, które są na Wyższej Szkole Technicznej, ale zawsze dopasowujemy te kierunki do potrzeb rynku. Nie chcemy kształcić absolwentów, którzy później mają kłopoty w znalezieniu pracy. I tutaj nasze biuro karier bardzo dokładnie sprawdza, ile naszych studentów, a naszych absolwentów znajduje pracę. I muszę powiedzieć, że prawie ponad 95% zaraz po studiach już ma zatrudnienie. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą na Śląsku niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, która kształci na takich kierunkach jak architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka, grafika, architektura wnętrz oraz wzornictwo. W 2018 roku został powołany Wydział Nauk Medycznych oferujący kształcenie na kierunku lekarskim. Bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę z zagranicą. Chcemy powiększyć to spektrum i dać nowe możliwości studentom. Tak jak mówił pan kanclerz podczas inauguracji, aby studenci mogli co najmniej jeden semestr spędzić poza granicami kraju, aby mogli zdobyć nowe doświadczenia, aby poznali inne punkty widzenia. W tym roku na WST otwarty został kolejny nowy kierunek pielęgniarstwo, na który zapisało się ponad 100 chętnych. Wzrosła również liczba studentów na kierunku medycznym.